Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej chińskiej kampanii w Three Kingdoms Total War. Tak więc, no, czeka nas jedna z ważniejszych bitew według mnie od dawna, bo jeśli tutaj zadamy klęskę Nanmanom, to być może nie będą już się w stanie z tego podnieść. Zobaczymy. Mamy tu dwie duże armie, oni mają dwie duże armie. Co do liczby wojska, myślę, że wyrównane siły. Oni mają ciut więcej, ale no jednak te doborowe piechoty powinny się sprawdzić. Poza tym w drugiej armii mamy naszego głównego dowódcę, bardzo dużo elitarnych jednostek strzelających, więc no, wierzę, że jest szansa. Co lepsze, teren jest płaski, na szczęście. Nie ma tu żadnych gęstych krzaczorów, nie ma wielkich gór, więc jednostki strzelające się wykażą. Dwa słonie, trochę tygrysów, no, dobre armie po obydwu stronach. Dobra, czyli tak, nasze wsparcie przyjdzie stąd, jego stąd. Ja się wolę troszkę wycofać, bo wolałbym walczyć dwie armie, jak się już połączą. W sumie, jeżeli to mogę wycofać, to ja bym nawet to ustawił tu, bo te jednostki są powolne. Cała reszta to dość sprawnie dobiegnie i nie będzie tu problemu. Czyli stawiamy na tą pozycję. No tutaj przez pierwsze 5 minut się nic nie będzie działo, będziemy się po prostu ustawiać. Ale dobrze. Mamy 4 jazdy, ale niech będą tutaj. Tu mamy sporo piechoty, która się ustawi przed nimi. To jest piechota strzelająca, czyli zróbmy ją tak i ona mogłaby robić tutaj za flankę z tej strony. Gdzie reszta jazdy? Tu, znaczy niestety wszystko jest poobijane. Chociaż ci generałowie nie, ci generałowie są w zacnym stanie. I druga artyleria, powiedzmy tu. Nawet może tu. O. A co do... O, macie ogniste pociski, bardzo dobrze. Myślę, że ustawię ich w drugim rzędzie. No to są łucznicy, którzy równie, znaczy to jest piechota, w sumie oni mogą przejść w każdej chwili do kontrofensywy, jeśli będzie taka potrzeba, a tu mamy dużą ilość jazdy, która będzie operować na otwartym terenie. Nie, z tej strony nie wierzę, żeby się przebili przez te wszystkie jednostki. Najlepsi generałowie do przodu, czyli on i on. I rozpoczynamy ostrzał. Też chyba zapomniałem, tak jest, wyłączyć wycofywanie się nieszczęsnym łucznikom, a nie, ci mają wyłączone. Dobra. Może troszkę zwolnijmy i obserwujmy, jak nasz ostrzał działa i czy coś pomaga. Może nawet te dwie piechoty bym trochę bardziej tu przesunął. A to bym jeszcze bardziej rozciągnął. A, sorki, ja mam tu jeszcze rezerwę. Dobra. Wy już polecicie tam. Chociaż w sumie... On jest w sumie niezły. Tylko nie wiem, jak to wygląda realnie. Niby ma szansę wygrać, ale zajmijmy się tymi słabszymi może, bo nie mam coś wiary, że on pokona tych najgłówniejszych, powiem szczerze. Rzućmy tutaj przed siebie, co się da. I dobra, jazda już wychodzi na skrzydło i myślę, że reszta jazdy musi iść
już za tymi pierwszymi... O, ten tutaj troszkę ich na siebie zebrał. Strzelajcie w słonie. Może spanikują chociaż trochę. No, pierwszy pojedynek wydaje się, że idzie bezproblemowo. Oj, tu mi się ładnie, brzydko, a ładnie dla nich wbili. Ale jest dobrze, jeżeli chodzi o ja. A w sumie może tu bym zaszarżował, żeby to trochę ogarnąć. A ty możesz po kolei w sumie sobie pozbywać się to słabszych przeciwników. Tu nasz ostrzał robi co trzeba. No ten troszkę dostał. No ale z drugiej strony tu blokuje najgrubsze ryby po drugiej stronie. I idziemy w tych łuczników ognia. A może jedną jednostkę nawet tu odeślę. Może podjedź tu z mnie. O nie, nie, nie. On jest zbyt już obity, żeby takie rzeczy tu robić. I tutaj też mi się nie podoba, że ta jazda tak ugrzęzła, zamiast uderzyć i się przebić, no, po prostu wlazła i teraz będzie dostawać w tyłek. No nic, wy strzelajcie w bloba. Ty daj debuffa. Tu jest dobrze, tu ich będziemy teraz rozjeżdżać. Mhm. No, kolejny poszedł do piachu, tak jak miałem nadzieję. No i tutaj straciliśmy troszkę jazdy. Ugrzęzła między włócznikami z przodu i z tyłu. Polećcie może tam, tylko... A nie, bo tam zaraz wpadniemy też na tych włóczników nieszczęsnych. Ty już nie masz czym strzelać, jeszcze coś tam masz. Ty nie masz, ty szarżuj, a ty się przesuń tu. I spróbujmy... O, ona jest ranna, więc możemy ją dokończyć. Się dziwię, że są tacy chętni do pojedynków. No niestety tu się przebili. Na razie nic na to nie poradzimy. I na tyły. Że kurde, gdzie teraz? Bo tu nas... Ło, tu nas masakrują. Ja bym... A nie, tu jest chyba dobry punkt, żeby to dalej ostrzeliwać. Może bym nawet dosłał generała, bo ten jeden coś sobie nie radzi. I może to jeszcze tutaj. I atakujemy z tej strony. Tam już jazda zrobiła swoje, tu zresztą też. I kolejna wygrana. Naprawdę ich masakrujemy ostatnio, bym powiedział. Ale słonie ciągle, kurde, walczą. I tu się przebili. No, ciężko powiedzieć naprawdę, kto wygrywa. Na jednych frontach my, ale na niektórych to dość ostro stajemy w tyłek. Te kawalerie mogą, myślę, już im uderzyć w plecy. Tu chyba jest dobrze. Przedstawiłbym się trochę i ostrzelał to, bo tych strażników tu jest naprawdę sporo. Co do ciebie, ściągnij jego. Uuu, kto dostał? Się musiałem zagapić. Jakim cudem oni tak giną jeden za drugim? To jest co najmniej dziwne. Cholerne słonie. Dobra, tam ich wycinamy dalej. No i tu nasz już główne siły wydają się, że zaczynają wygrywać. Ostrzał. No, drogie to zwycięstwo, powiem szczerze. Kosztowne.
Czyli mam nadzieję, że oni są tylko ranni, bo no, powinni być tymi legendarnymi bohaterami już na tym etapie, co mi się zdaje, że uchroni ich przed permanentną śmiercią. Przynajmniej taką nadzieję. To bym ostrzelał. O, tu ich roznieśliśmy i teraz szarża na nich. Dobra, tam ostrzał już robi swoje. Ach, niestety się zebrały słonie znowu. Kolejny mówi papa. Tak naprawdę problemem jest teraz ich główny generał, który no jest naprawdę silny i nas może... O, też go nas zabije. Kurde, jakim cudem on ma aż takie parametry. Dobra, próbujemy uciec przed nim, bo to inaczej nie przejdzie. A tego ostatniego tam nie, też się nie da. A, ten jest poza zasięgiem, dobra. Tu słonie dostają, czyli wszystko już dostaje, tylko no, u nich generał jest problemem. Tego by trzeba było, albo nie, tego na razie zignoruję. Spróbuję im spanikować te jednostki. No tu chyba ich wystrzelamy. Jednak. Ale musi mieć morale dziad, no. Tu sobie pozwolę na szarżę. Oj, nie. Nasz generał jest zbyt obity, żeby to miało w ogóle sens. Mogę go potraktować tym, ale... I szarża. No i tu praktycznie ogień zaporowy na wszystko. O, spanikował, super. To już to mamy w kieszeni. Jeśli ten typ spanikował, to już to mamy w kieszeni. Okej, został jeden generał, no ale bez przesady. Wszystkiego tu sam nie wybiję. Nie wiem, naszego tego podesłał, chociaż też się troszkę boję, coś mu się może stać, ale... Ktoś musi go tu dobić. A kto lepiej się na to spisze niż tych dwóch? Bardziej, że ma naprawdę niewiele tego życia. I jeden dobry cios i jest po nim. Dobra. Uff. Ciężko było to rzeź, a nie zwycięstwo. Znaczy rzeź po obu stronach, może tak, bo to rzeź to może się kojarzyć, że my ich wyrżnęliśmy, a to była wyrównana walka do ostatniego człowieka. Okej, czyli tu wygraliśmy. No, nie jest źle. Zróbmy sobie małą regenerację. Też niedługo będzie trzeba obniżyć podatki, bo mamy je no, wyśrubowane, powiedzmy delikatnie mówiąc. Tam ktoś kopnął w kalendarz. Tam? Może nowi przywódcy będą bardziej skorzy do pokoju? Zdecydowanie nie. No chyba ta już gra przeszła w fazę, gdzie jest walka do końca. To się może przyda, gdybyśmy chcieli przesuwać jakieś jednostki. To mi... Albo... Nie będzie może żadnych, które będziemy chcieli wybudować. O, ale chyba nie warto.
Lepiej ich po prostu zmęczyć. Czyli tu mamy wszędzie wybrane. O, zdecydowanie wolę to, bo to nas pomoże nam przy tych wysokich podatkach. I zaszkodzimy mu ekonomicznie. Dobra. A co tu możemy zrobić? Tu ostatnio doszliśmy do tego, nie pamiętam, bo z jednej strony chciałem iść gdzieś w coś tutaj, a z drugiej większą wydolność produkcji żywności. I chyba to będzie najbardziej... Też potrzebowaliśmy, pamiętam, coś do któregoś rodzaju tych specjalistów, ale na razie weźmy to, bo szczerze nie pamiętam, co tam potrzebowałem. Więc zostawmy tak, jak jest. Co do sytuacji tutaj, mógłbym go dorwać, nie mógłbym go dorwać, mogę się co najwyżej gdzieś tu skryć. Myślę, że to zrobimy, powiedzmy tutaj. A co do ciebie, dobijmy tą armię, żeby już ona tu nie latała. No, oczywiście będzie dalej uciekać. Czego się spodziewałem. A, my nawet zeszliśmy troszkę z podatkami, dalej jest nieźle. To miłe zaskoczenie. Myślałem, że my jesteśmy na najwyższych już. To teraz chwilowo możemy być na najwyższych, póki mamy te bonusy, plus 10. Co do ciebie. Ja bym chciał to zająć, ale mówię, no to nie jest tak łatwo, ale okej. To armia i tak jest do przeniesienia potem w inne miejsce, więc... A co do was? To jest nasz chyba syn, nie. Jest tu po prostu z generałów. Dam mu to. I myślę, że dobijemy tą niewielką armię tutaj. To nie powinno być jakimś problemem. Jak jest, oni praktycznie nic nie mają, to jest... Ale mówię, żeby się nie zregenerowali za szybko, to czemu nie? Będzie musiał teraz wszystkich w mieście wystawić, to troszkę mu zejdzie. I tu, mimo że nie będziemy się mogli zregenerować potem, no to trzeba ich dobić. To też jest obowiązkowe. Kasa. Jako, że i tak się nie regenerujemy na wrogim terytorium, to... Lecimy jak najszybciej na to miasto, a ta armia, ja ją tu zostawię u nas. Ona się jeszcze troszkę zregeneruje, zobaczymy w przyszłej turze, co będzie mogła zrobić. Ale mam nadzieję, że to już jest ostateczna ofensywa i tym razem ich dobijemy do końca. Nawet byłbym gotów jeszcze powołać tej armii, jeśli będzie taka konieczność, żeby to zakończyć. Co do sytuacji tu... To muszę podejść, bo inaczej stracę to miasto. Tylko pytanie, czy to jest problem. Czy lepiej, żeby on tam nie wszedł i żebym go nie dobił z drugiej strony? Gdybyśmy podeszli tu, powiedzmy. Może się skusi. Dobra, zaryzykuję. Najwyżej stracę to miasto na turę. Zresztą i tak tutaj dosyć ciężko nam się utrzymać w tym regionie. Tu bym poczekał na ich kolejny ruch. Ona jest zarządcą? Nie, ale w sumie by mogła być. Dajmy jej to. To jest Quenyang. A, ona jest w rządzie. Dobra, to nie będzie zarządcą. Jeszcze dwóch byśmy mogli mieć dodatkowych. Będę to na bieżąco sprawdzał, czy ktoś mi się nie wpadł w oko. Co, nie mam? O. Sporo cech, a dosyć stary. No w tym wieku trzeci level to troszkę brzydko. Może poczekajmy, aż nasze dzieci zaczną dorastać. To
Też tak można zrobić, czyli tu w ten sposób, tutaj. Tu by trzeba było pójść za ciosem i go dobić, bo na nas wpadł ostatnio, niespodziewanie dla siebie. Został zmasakrowany i teraz go dokończymy. Czy on się panowie cofa znowu? Zatrudnimy i zatrudnimy, może... O! I mamy ruch akurat, żeby zająć miasto, super. Czyli będziemy mogli się tu zregenerować. Nie będę, nie zależy mi na migracji zdecydowanie, tutaj jakimś zadupiu. Tego też nie chcę. To niech będzie na czwórkę, żeby... O, co się jedzie za oknem znowu. Nie chcę, żeby ktoś to tak z marszu zajął jak ostatnio, więc podbiję na czwórkę. A tu byśmy się przyczaili, może ci wpadną w pułapkę. Chociaż się obawiam, że tam potracę, no ale cóż. I tak nie zdążę tego przerzucić, więc niewiele to zmieni. A tu, jako że jest kasa, poprawmy siłę tej armii. Jest taka możliwość. Będziemy to robić tak na bieżąco, gdzie coś się pojawi, że można będzie upgrade'ować. O, tu na przykład weźmy dwa kuszników. O, i to mi się już podoba. Ale też myślę, że coś byśmy mogli rozwinąć. Niestety dalej tu nie mamy ani Adeitu, ani tych rękodzielników, żebym ja sobie przypomniał skąd oni byli. Mnie dobija to, co tam za oknem jeździ. Nie, to nie jest to. A nie, ich mam i po prostu brakuje chyba... tak, mi brakuje tego, Jadeitu, a tego nie przeskoczę na razie. Póki nie odtworzę tutaj handlu, a żeby to zrobić, to musimy się tu przebić chyba i połączyć się tędy, jeżeli chodzi o granicę. Myślę, jest do zrobienia, ale no będzie trzeba uważać. I czy tu mógłbym jakąś jednostkę dorzucić, ktoś kogoś lubi? A w sumie jego lubią. Jeżeli się tu wszyscy lubią, to... Nie widzę problemu, żeby ta armia... Jest... O, i on ma to jest dobre. Nocny atak, nie, wezmę w to i później w to, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Tu jest si. I też tutaj bym... dorzucił to i chyba zmieniłbym łuczników na kuszników, bo jednak o, czyli z takiej pomniejszej armii stała się praktycznie główną armią też, nawet zdecydowanie główniejszą od tej, która no, dziaduje trochę, nazwijmy to w ten sposób. A, stolica zaraz się upgrade'uje. Możemy w sumie troszkę żywności dorobić. To bym rozbudował. Mówię, to najbogatsze miasto najbardziej warto dalej rozwijać. To niech będzie na siódemkę i starczy, bo mówię, trochę kasy musi zawsze być leżącej luzem. To będzie dosyć, znaczy może nie, dość długa kampania, może tak, bo no, nasz przeciwnik jest bardzo daleko na północy, jeśli chodzi o jego główne miasto. Więc nie zakładam, że w najbliższym czasie będziemy w stanie to zakończyć, ale nie martwię się tym.
jeżeli utrzymamy front, to później już przejdziemy za jakiś czas do kontrofensywy i to się ogarnie. Dobra. Coraz więcej przeciwników mamy. Okej. Ktoś dorósł, dobra. Tam wojnę wypowiedział. Nie wiem. Na razie to tu trzeba robić trochę porządki. Czy ja jestem w stanie ich pokonać? Coś mi się zdaje, że nie bardzo. Ale trudno. Ta armia skasuje ich i idzie na to miasto. Tak jak jest cel główny tej akcji tak naprawdę tutaj. Tak jest i mała regeneracja. Czemu nie? Jeszcze nie dojdziemy tam następną turę. Kurde. No tych mógłbym dziabnąć, tylko kto to wszystko pokona? Tu by trzeba było troszkę przebudować, pobrać tych drogich jednostek, a nie wiem, czy warto dla jednej bitwy, chociaż z drugiej strony ta armia się już w miarę zgrała. Wszyscy się tam lubią z tego, co widzę. Co samo w sobie jest przydatne. No tu niestety nie dojdziemy. I tu też nie, czyli po prostu idziecie naprzód, no przykro mi, musicie się męczyć na razie. Tych zostawię ciągle tutaj, żeby się regenerowali, powiedzmy w obozie. I możemy wybudować pałac cesarski. Drogo, ale niech już się buduje. Uuu, skąd takie niezadowolenie? A, bo nie ma zapasu, ktoś musiał nam nabrudzić w tym temacie. No, a to nie spadnie jakoś tam mega do zera tak szybko. No tu niestety nas oblegli. Ciekawe, że nie zaszturmowali. Jak tu jest układ sił? Dość wyrównany. Zobaczymy, czy ruszą, czy nie ruszą. Znaczy, jak ruszą, to nas zjedą, bo to są dwie armie. To nie ogarniemy tego, ale tutaj możemy zjeść tą armię bez problemu. Bo nie dość, że nie mają zapasów, to są jeszcze przetrzebieni. Więc to mi się udało. Może ktoś dołączy? No niestety nie. No. I bye bye. No to są dwie bitwy więcej experience'a dla naszych, więc tu się nie ma co przejmować. Czasami nawet lepiej niż ich skończyć w jednej. Co to za frakcja nas tu oblega? Bo to jest jakaś pomniejsza frakcja. A nie, to on. Negocjuj. Co za uparty dziad, no. Mamy tony żarcia, więc moglibyśmy go żarciem przekupić, ale to raczej nie przejdzie. No tak z ciekawości, nie, to nie przejdzie. Co do ciebie? Tu by prędzej się udało. A kto to jest? Do kogo należą? A, to jest od niego. Dobra. No
No też nie bardzo. Może trzeba wszystkich sprawdzić, a już któryś będzie w miarę chętny. O, na przykład ty, dziadu. Co prawda ja bym ci chętnie zabrał jeszcze. A nie, to nie jest jego. No dobra. Jest tylko 10 tur, więc... No nie, troszkę za dużo to wyszło. W takim razie ja mu rzucę jakieś takie gorszej jakości sprzęty, których mamy sporo. Bierz te śmieci. O, 89. No mówię, troszkę to jest, ale utrzymamy się z tym. A ten pokój mówi nam trochę spokoju na innych frontach. I kto jeszcze został? Oczywiście on. No nie, tu... Znaczy nie mam więcej żywności. Na razie zobaczymy. Przez 10 tur liczę, że tamten nie zerwie tej umowy, bo jednak taka ilość darmowego żarcia no to jest dobra rzecz. Wen Lien, gdzie on jest? Kim on jest? To jest on. Okej. I tutaj mamy kolejnego syna. Myśliwy. A ten jest administratorem. Dobra. To jest akurat dobra sytuacja, bo teraz nią mogę polecieć tu, bo liczę, że on dotrzyma słowa, więc nie zaatakuje. No tu mogę dojść do ciężkiej bitwy, ale będzie wyrównana, tak bym to ujął. A ty idziesz na te terytoria. To jest ich troszkę dużo. Może się cofnijmy jednak. Nie do końca mi się podoba, co tam zobaczyłem. Co do ciebie tu? Nie trzeba to jakoś na bieżąco ogarnąć. Okej, okay. Czy ja bym coś dobudował? Większa wydolność rolnicza może być. Tu na razie nic. Tu też nic. No tu jest dużo do zbudowania, ale tu powinno być miasto nam podbite najpierw. Zresztą tu tak samo. Tu są też masa rzeczy, którą trzeba będzie jeszcze rozwijać. I prawie zbankrzyliśmy, no ale trudno. Czyli pozostaje pytanie, co tutaj? Może powinienem zamiast budować jednostki, żeby go ruszyć w sumie, tylko że nas obejdzie, ale dobra. Schowajmy się, może rusz na to miasto, a nóż. Myślę, że Wej, czyli Sunowie, nie Sunowie, tylko Kao Kao nam, czyli jego syn, odpuści, bo... No... Co by nie mówić, takie ilości żarcia to duży zastrzyk sił, no tu nie, tu trzeba zdecydowanie się cofnąć, bo... Bez szans. Oż ty dupku. A tu nas... przyblokował, czy... Ech, niedobrze, tak nie powinno to wyglądać, jak wygląda. No nic, nic na to nie poradzimy. To mnie to mało obchodzi. Ta armia, no ta armia idzie do przodu, teraz się przyczai przy granicy.
Czemu nie może, albo ruchu już nie ma, dobra. Co do ciebie? Podejdź tu. Ja tutaj zrobię troszkę podmianek, żeby to jakoś funkcjonowało, czyli tak. Dobra. I tu bym dał tych. O. Tu bym dał kawalerię. I kawalerię. I tu na razie może nie te najdroższe, ale powiedzmy, że te piechoty. O. I tu jak najbardziej możemy wziąć sobie tych. I może, a nie tych, mogę, w sumie nawet dwóch takich wezmę, co mi to. Drogo, znów jesteśmy spłukani, ale jakoś działa. Czyli idziemy na kolejny cel. Kolejny levelek. Czyli tu wszystko trzeba cały czas do przodu tędy iść, nie ma innej drogi. I tu w sumie troszkę podgonię, żeby być bliżej reszty towarzystwa. Musimy zająć to i później to. I później jesteśmy wolni, mamy trzy dodatkowe armie do... na głównym froncie, czyli superancko. No tu pozostaje teraz pytanie, bo on nam na 90% zabierze to, ale i tak go chyba od tego nie od... chociaż... Ja za nim polecę. Nie chcę, żeby on gdzieś biegał nieokiełznany. Okej, okay. I tu jest problem, być może na tyle duży, że będę musiał rozwiązać tą armię, żeby ją uratować. Czy mamy tu nocną bitwę? Jeszcze tylko zobaczmy. Tu nie mam. Tu mam. No to troszkę ratuje sytuację, czyli lecimy na nich. Bierzemy nocną bitwę. I liczę, że prawie bez strat ich rozwalimy. Dobra. Czyli co? Czyli musimy praktycznie bez strat ich tutaj rozwalić. Najlepiej byłoby gdzieś tam, mówię, otwartej przestrzeni się bić, ale to pewno tak dobrze nie pójdzie. Powiedzmy, przesuńmy ich. Tych tu. I dwa zagony jazdy, jeden z tej strony i drugi z tej. No i ruszamy. O, chyba wykazali jakąś chęć do ataku. Ja myślę, że spróbujemy. Nasz generał powinien, i ona też powinna sobie poradzić. Wierzę w nich, powiem szczerze. No tu dość szybko jazda przylazła przeciwnika, no ale zaraz ją wjedziemy to wszystkim, więc wygląda to pozytywnie, bym powiedział. I tu bym już rozpoczął ostrzał. O. Dobra, czyli po tej stronie jego oddziały jazdy po prostu wyparowały. Dobrze. I jak najbardziej nasi generałowie rozbijają ich generałów. Tu bym się troszkę odsunął, bo nie chcę, żeby jazda w tym ugrzęzła. I
sumie ty ich możesz tu jeszcze powycinać trochę. Przecież albo o, inaczej. Wyślijmy tą jazdę, żeby ich powycinała. Wy do tyłu. I tutaj wyjeżdżamy na flankę. Czyli no, chciałbym to z minimalnymi stratami zrobić, no bo czeka nas druga bitwa za chwilę. Obaj generałowie zrobili to, co powinni, czyli zmiażdżyli przeciwników. O, no tu troszkę ciężkie piechoty nalazło. Skasujmy jeszcze ostatniego z ich generałów, to nie powinno być zbyt trudne. Jazda w bok. No, no, masakrujemy ich. Po prostu ich masakrujemy. Jeszcze coś, o, tam to chyba prędzej swoich trafimy niż wrogów. Te ciężkie piechoty najemne naprawdę niezłe morale mają, że w tej sytuacji jeszcze coś tam próbują zdziałać nawet. Ta się nawet zebrała. Ale to już jest teraz dobicie. Tu się broni, ale no nie ponosimy strat, czyli prędzej czy później ich złamiemy. A w międzyczasie sobie wybijemy ile się da, więc też się tym nie przejmuję. Naprawdę ta armia prawie bez strat to zrobiła. Ok, czyli tylko ci muszą jeszcze spanikować i jesteśmy w domu. A nie, tu się łatwiej zebrało. O, i super. Bitwa ideolo. Widzę, nasza tutaj panienka generał zabiła 160 ludzi. No chociaż i tak jazda się spisała najlepiej, no ale to wycinając uciekających. Okej, okay. O, i możemy, widzę, zgarnąć kolejnego generała. Na pewno nie będę narzekał na to. Tylko teraz pytanie, co zrobić dalej, bo no, została jeszcze jedna armia. Niechętnie to bym się z nimi dogadał, ale zakładam, że taka jedna klęska to niewiele wpłynęła na sytuację. Co mamy w mieście? Niewiele. Moglibyśmy się do miasta w sumie wycofać. Tu jak najbardziej w ten sposób. To jest dyskusyjne. Możemy ją dobić i wtedy to. Właśnie. Zobaczmy ją. Licznego w sumie. A nie, nie będę ją brał na zarządcę. A on. Taki pokojowy. O, i tutaj ma. No, w sumie to jest niezły generał. Ten Lu Su.
Czym on mógłby zarządzać? W teorii to by potrzebowało zarządcy. Tylko tu bym wolał kogoś, kto ma bonus do wszystkich źródeł. To mam szansę być bogate, ale to jeszcze potrzebuje wieków. Ale myślę, że tu go przydzielimy. A jeszcze tak jedną turę odczekać. Chociaż ona też ma. Niezłe te statystyki, tylko. Jak to teraz rozsądnie zrobić? Oczywiście mógłbym się w sumie, mógłbym się tu ufortyfikować. To też by była jakaś metoda. Ma dużo łuczników? A, ma tych łuczników, czyli będzie troszkę problem. Jak to później ogarnąć? Ale to może nie być, ile byśmy potrzebowali? 50% ruchu mamy. Praktycznie tyle mamy. Zróbmy to. Myślę, że mamy szansę i naprawdę troszkę krzywdy zrobić. Tym bardziej, że nasza jazda mogłaby. Raz, dwa, no. Człowiek. No to jest problem, kurde. Ech, no nic. Lecimy. Tu mi się nie podoba, że on tyle armii zebrał i do końca nie rozumiem dlaczego, ale. No to było pewne. Jest bez szans. No ale mówię, odbijemy to teraz drugą armią, więc. No. I tu jest wyzwanie. Ja się tej bitwy podejmę, chociaż. Albo może ją zaczniemy jako ciekawe wyzwanie na początek następnego odcinka. Tylko, że problem jest taki, że ci tu widzę coś dobranie. Mają przetrzebione oddziały. Ten jest dobrze wyposażony, będzie ciężko go załatwić. Reszta jest bezproblemowo do, w pojedynkach do skasowania. Nasza jazda będzie musiała się zająć jednostkami strzelającymi i od tego w sumie będzie zależały losy bitwy. Ale dobra. Zacznijmy następny odcinek właśnie od tej rozruby, przynajmniej będzie ciekawie.